Witamy w szóstym secie po raz ostatni z hali Orbita. Przed chwilą zakończyło się spotkanie finałowe, w którym Zaksa Konieczny-Koźle wygrała 3-1 z Jastrzębskim Węglem, a gościem szóstego seta jest Adrian Brzozowski. Dzień dobry, Adrianie. Cześć, dzień dobry. Na początek chciałbym Cię zapytać o Twoje wrażenie odnośnie finału, a konkretnie tego, czy w którymś momencie miałeś wrażenie, że Zaksa może jednak to trofeum przegrać, czy Jastrzębie poczuje krew i jednak tego trofeum nie odda? Był taki moment, jak Wojtek Ferenc pojawił się na boisku, dużo ożywienia, dobra zmiana i myślałem, że wtedy faktycznie coś może drgnąć. Tomek Swędrowski przywołał też taką rzecz sprzed trzech już lat, 2016 roku, gdzie Zaksa prowadziła z PGS Kurem Bełchatów 2-1 i przegrała po 5 setach. I się zastanawialiśmy właśnie w przerwie pomiędzy setami, czy jest to możliwe dziś w tym meczu Zaksy, tym razem już z drużyną Jastrzębskiego Węgla, no ale patrząc na to, jak zagrała Zaksa, jak szybko wybiła z głowy siatkówkę drużynie z Jastrzębia, no to tylko ten moment, kiedy Jastrzębie wygrało seta, to był ten moment, że wydawało się, że może coś drgnąć. Okej, właśnie. Ja mam tutaj trochę inne zdanie z tego powodu, że na początku, w pierwszym secie, Jastrzębie wyszło na prowadzenie chyba 11-7. Ale to szybko stopniało. Tak, to szybko stopniało, aczkolwiek było trochę mniejsze, aczkolwiek się utrzymywało do pewnego momentu seta. I wtedy Zaksa jednak tego seta odwróciła na swoją stronę, takimi, mam wrażenie, trochę nieszablonowymi zagrywkami, jakimiś przypychankami na siatce. Jastrzębie nie skończyło łatwiej, wydawałoby się, piłek, na przykład Dawid Konarski zaatakował na pojedynczym bloku i został podbity. I wydaje mi się, że Zaksa tego seta przychyliła na swoją stronę takimi właśnie takim typowo zaksiackim stylem gry, że oni nie zdobywali punktów w taki oczywisty sposób, typu, że seria asów serwisowych, świetne rozegrania Bena Tonitiego na pojedynczy blok na przykład, czy jakieś niesamowite ataki któregoś z ich zawodników, tylko dużo punktowali na zasadzie takiej, że zostawiali piłkę po swojej stronie na trudnych sytuacjach, udawało im się dużo piłek bronić i to mi się wydaje, że ten taki charakterystyczny styl Zaksy Konieczny-Koźle, w związku z tym ta nieobecność Sama Dero nie miała aż takiego wpływu na tej drużynie, bo wszedł sam Rafał Szymura i on, funkcjonując w tym stylu Zaksy, bardzo dobrze się wpasował, więc to nadal była świetnie funkcjonująca maszyna. Pytanie, czy ten brak Sama Dero aż tak bardzo się odciskał na Zaksie? Nie odciskał się, no bo popatrz, MVP Olek Śliwka, najlepszy przyjmujący Rafał Szymura, więc było widać, że oni sobie bardzo dobrze poradzili z tą presją i z tym brakiem Sama Dero. Wspomniałeś o tym prowadzeniu, że oni odrobili te straty bardzo szybko, ale przypomnij sobie mecz z Zawierciem. To też Była taka sytuacja, gdzie w trzecim secie Kamil Semeniuk zrobił tę serię zagrywek. Tak, ale też był drugi set, gdzie Zawiercie prowadziło bodajże 7-3. I Zaksa też bardzo szybko wypunktowała Zawiercie, grając w swoim stylu, grając też, pokazując cwaniactwo, ale też wyższość, jeśli chodzi o dominację w każdym elemencie. I dziś było podobnie. Kiedy trzeba było, to oni podkręcali tempo. Zabrakło chyba trochę czasu w tym trzecim secie, żeby wyjść na prowadzenie i wygrać seta. No ale Zaksa zagrała chyba równy turniej. Najrówniejszy, chociaż nie porywający, jeśli chodzi o Zaksę, no bo nie ma co ukrywać, że Zaksa liczyła na większy opór i wczoraj, i dziś. Odnośnie tego, co ty powiedziałeś, tego drugiego seta Zaksy z Zawierciem, to podobna sytuacja była w trzecim secie, mimo że Zawiercie to jednak wygrało. Różnica była taka, no właśnie, że padł ten set łupem Zawiercia, ale Semeniuk, jak zagrywał, to zrobił bardzo dużą przewagę. A mimo tego, że ona była tak duża, to Zaksie na bardzo bliski dystans znów się udało zbliżyć, więc to jakby potwierdza to, co ty mówisz, że Zaksa gra bardzo równo i trudno ją na dłuższym dystansie złamać. No bo jednak, okej, Zawiercie wygrało, ale ta przewaga już momentalnie w pewnym czasie stopniała. A w którym elemencie widziałbyś, teraz ja tak odbiję trochę, jasne, w którym elemencie Zaksa była najsłabsza? To mnie ciekawi. Myślę, że słabo zagrywali, w sensie nie było to aż tak... Nie zagrywali jak element. Zaksa. I mi się wydaje, że Zaksa nigdy nie była jakimś takim zespołem, który znaczną różnicę robił zagrywką, aczkolwiek oni zagrywają, mi się wydaje, mocno taktycznie i to, tego nie widać gołym okiem, jaką oni tą zagrywką osiągają korzyść. Więc jeśli miałbym coś wskazać, jakiś jeden element, to na pewno nie porywali swoją zagrywką. Bardziej w takiej kwestii widowiskowości. To nie było jakieś nie wiadomo jakie mocne bomby. No tak, ale właśnie chodzi o Leśnictwa i potrafi zagrać skrócik na trzeci metr. Piłka, która spada tuż za siatką.
Więc faktycznie, no, pokazali urozmaiconą zagrywkę, coś czego większość zespołów nie pokazuje, bo jest albo siłowa, albo to jest flot taki tradycyjny. Odnośnie Olka Śliwki, to nie wiem czy pamiętasz czwarty set dzisiejszego finału i Olek Śliwka zagrał trzy zagrywki po kolei stacjonarne, niemalże z miejsca. I Zaxa zrobiła chyba dwa breaki po takiej zagrywce. Podobna sytuacja była wczoraj w meczu Oniko, gdzie Mateusz Janikowski wszedł jako rezerwowy. Również na taką zagrywkę stacjonarną, że niemal bez rozbiegu posyłał te piłki, celowany w Christiana Froma. I Oniko zrobiło też chyba dwa breaki, więc tu widać, że czasem nie wystarczy używać mocy, a jednak jakiegoś sprytu, właśnie obserwacji taktycznej i tak dalej, nie można też w taki sposób punktować. Odnośnie dzisiejszego finału też ciekawa w sumie taktyczna zagrywka, nie wiem czy się jakby zgodzi, że to mogła być taktyczna zagrywka, ale wszedł Dawid Gunia, chyba w trzecim secie tego meczu. Ja na jedną akcję. Ja to nazwałem, że zadaniowa zmiana na środek siatki, na atak. Tak. To był moment chyba 24-24. Wszedł Dawid Gunia i od razu dostał piłkę do ataku. My z Dawidem wymieniliśmy spojrzenia po tym, jak on już wszedł z boiska i to było takie, no, no wszedłem, zrobiłem swoje, dziękuję i pozamiatane, więc to tak miało wyglądać. Wyszło idealnie, zaskoczony Tomek Swędrowski, zaskoczony Wojtek Drzyzga. No ciekawe, ciekawe, co tego nie widzimy, wejść na atak. Tak, sezonowa zmiana na środek siatki do ataku. Jeszcze odnośnie tego spotkania, no to zastanawiam się nad tym, co brakuje na przykład Jastrzębiu, żeby z taką Zaxą na przykład dzisiaj wygrać. Ale mówię o jednej drużynie, ale zastanawiam się, czy jest jakaś drużyna, która może Zaxie zagrozić w kontekście rywalizacji o złoto plus ligi. No bo dzisiaj zobaczyliśmy, że Jastrzębie jednak nie daje rady, mimo że Zaxa jest bez Samadero. Wczoraj Zawiercie nie dało rady. I to pytanie, czy możemy już powoli zamykać sezon, czy jednak Zaxa powinna być pokorna, biorąc pod uwagę, że w zeszłym sezonie oni świetnie grali do finałów Plus Ligi, a jednak Złota nie zdobyli, bo wygrali Bełchatowianie. Emocje w Plus Lidze już się skończyły? Czy nie, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to będzie ciekawy sezon. W tamtym roku pamiętam, że mówiliśmy sezon najlepszy od lat. Że to było najciekawsze granie w siatkówkę w polskiej lidze od wielu, wielu lat. Nie wiem, czy ten sezon dorówna ubiegłorocznemu sezonowi albo poprzedniemu sezonowi, ale wydaje mi się, że nie można już wieszać złotych medali Zaxie, bo tak, za chwilę może się obudzić Oniko Warszawa ponownie. Bartek Kurek ma zadyszkę, bo kiedyś musi mieć tę zadyszkę. Kiedyś musiał po Mistrzostwach Świata wpaść w ten dołek, wpadł teraz. I uzasadnianie tego, tłumaczenie tego, bo zarząd ogłosił, że Stefan Antiga nie będzie szkoleniowcem, to tak jak sami zawodnicy mówią, to jest szukanie alibi, szukanie wymówek na siłę, bo oni nie biorą tego do siebie i oni o tym wiedzieli wcześniej, w studiu też pojawiały się te głosy wcześniej, więc to nie jest żadna wymówka. Myślę, że Oniko Warszawa będzie groźne, jeżeli tam się unormuje wszystko, jeżeli wszyscy będą w 100% zrobić, bo widzieliśmy, Bartek Kwolek lekko się skręcił, grał we wczorajszym meczu. Tam są mniejsze, większe problemy, widać, że coś jest nie tak, ale nie zwalałbym tego wszystkiego na Bartka Kurka, broń Boże, bo to nie jest tak, że to Oniko Warszawa to jest tylko Bartek Kurek, chociaż widzę tytuły prasowe Bartek Kurek kontra Jastrzębski Węgiel, Bartek Kurek rozpoczyna walkę w Pucharze Polskim, no dobrze, tam jest wielu innych gości, tak. Mistrzów Świata aktualnych, mistrz miniony, Polski Niko Pęczew, mistrz Polski Niko Pęczew, trener Mistrzów Świata, utalentowany junior z reprezentacji Mariusza Sordyla. Tam jest naprawdę ciekawy zespół, który musi odpalić. Ma wzloty i upadki, fakt, no też zgodzisz się, mecz z Zawierciem beznadziejny, mecz z Nysą beznadziejny, mecz wczoraj średni, więc oni zaraz na pewno zaczną znowu grać bardzo dobrze, więc oni to Warszawa. Wydaje mi się, że Jastrzębski Węgiel, który gra coraz lepiej, bo to wyglądało średnio w ich wykonaniu przez pewien czas. Nie pomogło zamieszanie z Ferdinando de Giorgi, nie pomogło zamieszanie z Hidalgo Oliwą. Teraz jest Roberto Santilli, jest Wojciech Ferenc i myślę, że jest spokój. Jest dobra atmosfera na treningu, to jest drugi zespół, który może namieszać. Chciałbym, żeby się przebudził Radom, żeby znów zaczął grać na poziomie Cerradu Czarnych Radom. Chciałbym, żeby namieszało Zawiercie, tak jak to pokazało w Pucharze Polski, niekoniecznie w meczu z Zaxą. Mamy Skrę Bełchatów, której nie można przeceniać, może nie, nie można jej nie doceniać. I mam cichego, może nie czarnego konia, bo to jest złe słowo. Chciałbym, żeby namieszał zespół z Katowic. Bo patrząc na to, gdzie oni są w tabeli, jak niewielka jest różnica punktowa, to ten zespół, mam nadzieję, że będzie cisnął, będzie wywierał presję. Okej, skończą na siódmym,
ale będą walczyć. I chciałbym, żeby ta rywalizacja była na pewno zacięta, nie tylko to, żeby wejść do tej dwójki, która będzie grała od razu już w fazie medalowej, ale żeby tam była walka o każde miejsce, żeby tam była walka o szóste miejsce, żeby była walka o to, żeby nie zająć ostatniego miejsca w lidze, żeby zająć pierwsze 8, pierwsze 6 i tak dalej, żeby tam była walka o każdą pozycję w lidze. I nie wiem, czy ten wygrany Puchar Polski rozluźni Zaksę, czy ją zepnie jeszcze bardziej, że ona będzie chciała wszystkim pokazywać, że to jest Zaksa niepokonana w lidze, to jest zdobywca Pucharu Polski, czy może będzie chwila rozprężenia i za chwilę będzie pierwsza porażka w lidze. Ja myślę, że to może być trochę uciążliwe dla Zaksy właśnie to, że oni ciągle wygrywają. Pamiętam taką sytuację z zeszłego sezonu, gdzie oni mieli serię bardzo długo wygranych i potem jak oni pierwszy mecz przegrali, to dało się słyszeć takie głosy, że z nich zeszła taka presja, że oni tu serię muszą windować dalej, że to kolejny mecz muszą wygrać i tak dalej, i tak dalej. W końcu jednak przegrali i być może takie ciśnienie z nich trochę zeszło, a też idąc trochę tym tokiem rozumowania dalej, to wiemy, że Andrea Gardini przegrał z Zaksą w zeszłym sezonie finał Puch Ligi, nie wygrał Pucharu Polski i awansowali do Final Four, ale nie zdobyli medalu. A teraz w końcu Zaksa z Gardini coś wygrała, więc być może trochę się jakby... Czy kamień z serca spada Andrei Gardiniemu, że wreszcie ma? Trochę tak, że teraz będzie już trochę spokojnie, że już część swojego zrobiliśmy jednak, że już ten Puchar Polski mamy. Ale myślę, że Puchar Polski jest satysfakcyjny kibiców Kędzierzynia albo prezesów, myślę, jeżeli by przegrali finał, myślę, o ile do niego dojdą? Myślę, że takiej sytuacji, jakiej jest Zaksa, zdecydowanie nie. Że Zaksa będzie na pewno mierzyć jeszcze trochę wyżej, aczkolwiek tu sprytną klamrą nawiązałeś jakby do tego, o co cię chciałem teraz zapytać, bo komentujesz Ligę Włoską, więc na pewno znasz realia dobrze tej ligi. Pozwolę się trochę sam ze sobą pobawić w kalambury. Tutaj wiele polskich zespołów. Tutaj jest Zaksa. No. Idziemy dużo wyżej i są włoskie zespoły. Najlepsze włoskie zespoły, na przykład Lube, Modena. Myślę, że niezbyt optymistycznie wygląda to, że Zaksa tak gromi wszystkich rywali w lidze, ale jednak przychodzi Liga Mistrzów z Ligą Włoską. Porażka 3-1 z Modeną, porażka z Lube. Jest bardzo realna perspektywa, że Zaksa nie wyjdzie z grupy Ligi Mistrzów. Pytanie, czy nas to nie powinno jednak trochę niepokoić? Nie należy niepokoić, jest moja walizka, ale spokojnie. Powinno nas trochę niepokoić, bo na pewno chcielibyśmy, żeby mistrz, wicemistrz Polski, zdobywca Pucharu Polski nawiązywał walkę z włoskimi drużynami, ale popatrzmy, jak mocna jest Liga Włoska, jakimi budżetami dysponują kluby włoskie, jakich siatkarzy mają. Okej, my nie mamy gorszych, bo czym gorszy jest chociażby Bentoniutti od kolegów z Ligi Włoskiej, czym gorszy jest Sander od kolegów z Ligi Włoskiej, Olek Śliwka, mistrz świata, Rafał Szymura, cisnący chłopaków w zespole, żeby wskoczyć do szóstki, więc kompleksów mieć nie możemy, możemy się trochę martwić, w czym tkwi problem, gdzie tkwi przepaść. Może przepaść, może nie przepaść, może problemem jest brak mocnej ligi, aż tak mocnej ligi, bo Liga Plus Liga jest mocną ligą, ale nie jest aż tak wyrównaną ligą, a pamiętajmy, że w Lidze Włoskiej, no może poza Castellaną Grotę Wojtka Włodarczyka, to tam każdy może namieszać. Reviewra Zopower Milano prawie pakuje Modenę w Pucharze Włoch. Fakt, wygrali z nimi wcześniej w lidze, chwilę, kilka dni wcześniej, ale tam jest naprawdę bardzo wyrównany ten zespół. Nie tylko 2-3 zespoły, ale myślę, że 6-8 to naprawdę silne zespoły z bardzo ciekawymi siatkarzami. I w tym może tkwi problem. Może problem to jest za duże słowo, ale trzeba chyba zacząć patrzeć też na pozostałe zespoły w polskiej lidze, bo jak się Zaksa wygrywa, no ale jak jedzie do Będzina, czy jedzie do Bydgoszczy, z całą sympatią do tych zespołów i z całą sympatią do szkoleniowców, którzy prowadzą te zespoły i siatkarzy, którzy tam są, to ciężko wymagać, żeby oni przerwali serię drużyny wicemistrza Polski. Wspomniałeś o tym, że... Znaczy inaczej, podajesz przykład Reviewre Milano, a w sumie świetny przykład z ćwierćfinału Pucharu Polski. Lube grało z Monzą tiebreaka i Monza prowadziła 14-11. Tak. I mało brakowało to Lube. Prowadzili 7-4 też, więc to tak. No właśnie, to już mało brakowało, a Lube zostałoby spakowany, nie pojawiłoby się w półfinale Pucharu Włoch. Z kolei jedności tego, co powiedziałeś dalej, to tak sobie myślę, że jest takie powiedzenie, że gra się tak, jak silnik pozwala, a w Polsce przynajmniej na razie gra się trochę tak, że gra się tak, jak Zaksa grają, tak, jak pozwala Zaksa, nie? Coś w tym jest. Pytanie, na jak długo starczy Zaksie. Chyba Bartek Kurek też to kiedyś zauważył, że w siódmej strefie w magazynie naszym zauważył, że
to wygrywanie też przeszkadza. Nie możesz wiecznie wygrywać, bo to też może nie, że męczy, ale też nie jest łatwo ciągle wygrywać. I z każdym meczem każdy zastanawia się, czy to dziś. Czy to dziś Zaksa przegra i ta presja jest podwójna. Więc no może tu jest szansa innych zespołów, że ta Zaksa sama sobie może przeszkodzić. Mhm. Chociaż nie wiem, trzeba poczekać. Tak, a trochę jeszcze porównując jakby sytuację najmocniejszych zespołów w Lidze Włoskiej, że oni mają trochę większą rywalizację w swojej lidze, być może im to pomaga. Z kolei w Polsce wygląda to trochę inaczej. Przed momentem miałem okazję wymienić kilka zdań z Jerzym Mielewskim. On w sumie na ciekawą rzecz zwrócił uwagę, bo tak, okej, Ligę Włosi mają bardzo mocną, my mamy, widzimy to, że mamy trochę słabszą, ale z kolei popatrzmy teraz na reprezentację, gdzie Włosi, nie będzie ukłon tereny powiedzmy, i Włosi będą mieli za chwilę ogromny problem, żeby stworzyć mocny zespół na poziomie reprezentacyjnym. A z kolei w Polsce jest zupełnie odwrotna sytuacja, bo my niemalże mamy urodzaj na prawie każdej pozycji w porównaniu z Włochami. W porównaniu z Włochami, w porównaniu z Francuzami, właściwie chyba u nich ta przemiana pokoleniowa cały czas się na naszych oczach dzieje. Tam no jest problem, to widać, że jest problem w tych reprezentacjach, że brakuje tych, może nie brakuje utalentowanych, ale oni nie dorośli jeszcze do tego, żeby grać w tej seniorskiej reprezentacji, a inaczej jest, jeśli chodzi o polską reprezentację, bo faktycznie my mamy cały czas tych mistrzów świata juniorów, którzy są bardzo dobrym zapleczem, cały czas cisną, są inni utalentowani juniorzy i my faktycznie obawiać się tego nie mamy. Może mamy czego się obawiać na poszczególnych pozycjach, bo przyjmujących mamy wielu bardzo dobrych. Po prostu bogactwo i kłopot bogactwa Vital Heinen będzie miał naprawdę duży. Mamy problem z rozegraniem, mamy problem z atakiem. I to jest największy problem. Okej, no jest Michał Kędzierski w Lidze Włoskiej, radzi sobie bardzo dobrze i trzeba trzymać kciuki, żeby grał jak najwięcej. No i jest problem z tym atakiem. To mi się wydaje, że brakuje nam bardzo dobrych talenciaków, jeśli chodzi o te pozycje. No i tak jak wspomniałeś, okej, no Liga ligą, tylko pamiętaj, że Ligi Włoskiej nie tworzą tylko Włosi. Tak, to z kolei Łukasz Kadziewicz powiedział chyba wczoraj na antenie, że możemy się cieszyć, że w takim zespole jak Zaksa jest tylko dwóch obcokrajowców, a de facto jest jeden, bo sama Dero nie było. Grali niemalże sami Polacy. Z kolei jak się popatrzy na jakiekolwiek spotkanie Ligi Włoskiej, to tam choćby przez to, że jest limit czterech obcokrajowców, no to jednak o sile zespołu w większości stanowią Włosi. Powinniśmy się z tego cieszyć w kontekście właśnie reprezentacji, ale w kontekście siły ligi to już aż tak kolorowo no, nie wygląda. To prawda, nie wygląda to kolorowo, ale chyba się zmienia. Tak mi się wydaje, że ta liga jest coraz ciekawszym kierunkiem dla wielu siatkarzy i może to wyglądać coraz lepiej. Nie, to nie moje. Nie wiem. A śmiało. Szalik. Jakby ktoś zgubił to... Neutralny, nie zespołu. Nie klubowy. Tak, trzeba sprawdzić. Damski czy męski? Po zapachu chciałem rozpoznać, czy to może być. Nie wiem, czy nie jestem blisko, ale nie będę z tego zdradzał. Okay. Potwierdzimy poza anteną. Tak, potwierdzimy poza anteną. Rozmawialiśmy o tej lidze. Ja nie wiem, czy chciałbym, żeby Plusliga była bardzo mocną ligą, żeby tu chcieli grać Rosjanie, Włosi, Brazylijczycy, ale nie Brazylijczycy ściągani. Kiedyś żart w Olsztynie krążył taki, że pojawił się Rafael Batista da Silva i mówiono, że wzięli go z Copacabany z budki z lodami, żeby przyszedł podbiec, bo wysoko skakał, był szczupły i się nadawał i był Brazylijczykiem, więc chciałbym tych Brazylijczyków klasowych, Włochów klasowych, Rosjan klasowych, a jak pokazuje Aluron Virtu Warta Zawiercie, można nawet fajnego Portugalczyka przyciągnąć do ligi, więc bierzmy takich siatkarzy, którzy podnoszą poziom plus ligi, podnoszą rangę plus ligi i wysyłają fajny sygnał w świat, że tutaj warto przychodzić. Martwi mnie jedno, że Grantin poszedł do Berlina, a nie trafił do polskiej ligi. Wczoraj właśnie o tym z Jakubem Malką o tym rozmawialiśmy, że właśnie no, to pokazuje jakby trochę, że jednak te Niemcy nie są aż takie słabe, czyli mają ten jeden zespół, który jest powiedzmy na wysokim poziomie finansowym, tylko z kolei być może Grankin jest takim zawodnikiem, że jego charakter nie zachęca klubów do kontraktowania jego. Abramow się sprawdził. Tak, Abramow sprawdził, Jastrzębski Węgiel faktycznie tak.
Ale w sumie też znalazłoby się kilku innych Rosjan, którzy dali sobie w Pulsidze radę, chociażby Maksym Żygałow jest. Może nie gwiazdą Pulsidze, ale i powiedzmy na pewno trochę Rosjanin Igor Judin. I trochę Rosjanin Igor Judin, tak, tak. No ale myślę, że nie patrzyłbym na to pod kątem nacji, a raczej już indywidualnych charakterów, bo to, że Paweł Abramowiec ma taki charakter, to nie znaczy, że Grantin będzie miał taki sam, ale jednak to, że Grantin do Pulsidze nie trafił, pewnie była szansa, żeby go zakontraktować, a to jednak zawodnik o bardzo wysokiej klasie, ale Grantin nie jest Grantinem, to jest gwiazda światowego topu, ale wspomniany przez Ciebie Alexandre Ferreira, jakiś czas temu trafił do Polski Robert Tech chociażby, siatkarz prosty znikąd, a jednak bardzo pozytywnie się pokazał, więc być może rzeczywiście to jest trop dla polskich zespołów, żeby jednak nie kontraktować tych gwiazd najwyższego kalibru, a jednak... Tylko szukać uzdolnionych, zagranicznych? Tak. I powiedzmy ich promować, nie wiem, czy Sreczko Lisinac też do tego byśmy go zaliczyli. Trochę tak, no bo się wypromował w Pulsidze. Tak. Też go reprezentacja mocno wypromowała, ale tak, okej, wybił się z polskiej ligi, mógł zaginąć w tej Pulsidze, a jednak się wybił, więc to pokazuje, że Pulsidze to jest bardzo dobry kierunek dla siatkarzy i tych młodych, i tych starszych, i tych doświadczonych, i tych mniej doświadczonych, więc bierzmy do Pulsidze, bierzmy, o co chodzi. Ja nie płacę klubom, nie płacę tym siatkarzom. Bierzmy. No, szukajmy tych bardzo dobrych siatkarzy, którzy podnoszą jakość ligi. Oczywiście jest to pewne ryzyko. Akurat Sreczko Lisinac to jest świetny przykład, bo on jednak w tej skrze dosyć długo został i on się skrze, tak w cudzysłowie, spłacił, bo Skra go wychowała, wykształciła na świetnego siatkarza i jednak on trochę temu klubowi oddał na boisku. Ale nie zawsze tak jest, bo na przykład Aleksander Atanasiewicz był w skrze dosyć krótko, a jednak jest gwiazdą dopiero Perugii. A dostał szansę w Bełchatowie? Akurat nie dostał, ale pewnie Bełchatowie żałują. Ale to jakby trochę odbiegamy już od tematu, jesteśmy nadal w fali Orbita, jakby ktoś się zastanawiał. Tak, za chwilę dziewczyny tu zaczną grać z Impelu, z Wolej Wrocław. Hashtag Wolej Wrocław. Tak, też Wolej Wrocław. Też ciekawa nazwa w sumie zespołu. Hashtag Wolej Wrocław. Taka nowoczesna. I to też ciekawe, że Puchar Polski się skończył i za chwilę tutaj kobiety. Tak, i to ci, którzy byli na Pucharze Polski, będą mieli okazję zostać, ale nie pokażemy wam tego, żeby nie ruszać obiektywu, ale hala jest niemalże pusta już. Tam więc... jest full. Tak się umówmy. No, ale full tak... wolnych miejsc. Tak. Powoli. Co byś chciał jeszcze wyciągnąć? Tak tytułem końca już. O, ja ciebie zapytam. Okay. Bo wykrążyliście z Michałem... Co w kuluarach udało wam się usłyszeć? Kto gdzie idzie? Kto gdzie trafia? Pytałem o to Jakuba Malkę wczoraj, no, bo rozmawiałem z nim. Pytaj agenta, no. Ale nie zapytałem go o coś nieco innego. Nie pytałem o konkretne nazwiska, tylko no. Wiesz, o Pucharze Polski się mówi trochę w taki sposób, że to jest takie miejsce, gdzie właśnie dużo osób z kręgu menadżerów się spotyka, trenerów i tak dalej. I tu są ponoć ostre pertraktacje transferowe. Właśnie zapytałem, czy to jest prawda, bo moim zdaniem to jest trochę stereotyp, czy to się jednak nie odbywa na takim turnieju jak finał Pucharu Polski. To się albo odbywa się wcześniej, albo później, albo nie na poziomie bezpośredniego spotkania, tylko telefonu. Więc nie sądzę, że tutaj jakieś bardzo znaczące rozmowy miały miejsce, więc o transferach myślę, że nieoficjalnie, zwłaszcza, że nie będziemy rozmawiać. Nic takiego nie ustrzeliśmy, tak konkretnie mówiąc, Michałem, który gdzieś krążąc. To gdzie idzie Stefan Antiga? Stefan Antiga? Ponoć niekoniecznie musi iść do Warszawy, aczkolwiek... Nie, do Warszawy? On jest w Warszawie. Przepraszam, do Skry Bełchatów. Aczkolwiek to oficjalnie jeszcze nie wiemy. Więc... I tak samo też ponoć nie jest aż tak przesądzone, że Andrea Anastazji trafi do Warszawy z kolei. Ale to tak jak wiadomo, myślę, że o nieoficjalnych informacjach nie ma co na razie też jakoś wróżenie szerzej... Wróżenie sposób, tak. Tak, nie ma co na razie szerzej... Tym bardziej, że wiemy, że jak ktoś jest klepnięty, to też może się to wszystko odwiedzieć. Tak, mówi, no na, tak. Pewno, na pewno Stefan Antiga idzie do Bełchatowa, po czym po trzech dniach słyszysz, nie, Stefan Antiga nie idzie do Bełchatowa, potem słyszysz podczas Pucharu Polski, na pewno nie idzie do Bełchatowa, może iść do Włoch na przykład, tak jak Jurek Mielecki w studiu też zdradził w Polsacie Sport, że temat włoski jest bardzo mocno grany, jeśli chodzi o Stefana Antigę, więc tutaj nie ma co się przywiązywać, bo tu wiele różnych informacji jest puszczanych specjalnie czy niespecjalnie. Każdy też może podbijać stawkę, a moim interesuje się siatkarzem Toni Węglet. No i budujemy po prostu pozycję czy markę siatkarza, więc nie ma co się tym mocno przejmować, bo i tak wyjdzie wtedy, kiedy ma wyjść. Właśnie przedtem mieliśmy pewną nowość w postaci wpuszczenia Dawida Guni zadaniowo na środek siatki na atak. To do tej pory mieliśmy sytuację, że zawodnicy dosyć często się rozmyślają z zawartych już kontraktów, chociażby John Gordon Perrin czy Kevin Tilly, a takiej sytuacji z trenerami chyba jeszcze nie mieliśmy, że jakiś trener powiedzmy wyglądał przed danym klubem i nagle postanowił, no może nie powiem, że o, nie zamarzył o Chinach akurat, ale to wie, że na przykład właśnie, tak jak ty przy tym wspomniałeś, że Stefan Antiga na przykład
wybierze Włochy, a nie Skrebel Chatów. Takiej sytuacji z trenerami chyba jeszcze nie mieliśmy. Naciągałbym Ferdinando de Giorgio. Tak bym trochę pod to podciągnął, ale okej, nie było to przed sezonem, że idę do Was, podpisuję, po czym wiecie co, berwiemy, to idę do Włoch. Tylko było to w czasie sezonu, okej, to faktycznie nie było tak, że sezon się jeszcze nie zaczął, a ja byłem już w drugim klubie. Okej, to się zgodzę i oby do tego nie doszło, bo to nie podnosi poziomu ligi, nie podnosi prestiżu klubowi danemu, więc oby jak najmniej takich sytuacji, jak właśnie wspomniałeś z Perinem, Tilly czy Magdaleną Stysiak, oby tego było jak najmniej, oby ta liga była, no nie powiem, że normalna, bo to będzie, że jest nienormalna. Oby nie było takich rzeczy i obyśmy widzieli tylko dobry sport na wysokim poziomie i jak najlepiej zarządzane kluby. I bez znaczenia będzie, czy to jest Będzin, Bydgoszcz, Olsztyn, Warszawa, Kędzierzyn-Koźle czy Zawiercie. A czy ty jeszcze wspomniałeś o tym, że może być taka sytuacja, że menadżerowie podbijają stawki, właśnie mówiąc, że no ja mam chętnego na tego zawodnika z takiego, w postaci takiego klubu. Być może to jest właśnie tak jak powiedziałeś, tego podbijania stawki. Zastanawiam się, jakim zagrożeniem na przykład dla klubów może być taka sytuacja, gdzie na przykład Gianluca Pasini na swoim blogu już poinformował, że Andrea Anastasi podpisał kontrakt z Zonico Warszawa. To było jakieś mniej więcej 2-3 tygodnie temu. Zaraz klub to zdementował. Ale nie wiedziałeś o tym wcześniej? O tych głosach? Wiesz, napisał coś, o czym mówiło się od pewnego czasu. Okej, no może teraz jest pytanie, czy trzeba o tym mówić, czy niekoniecznie w czasie sezonu. To też można zapytać, czy słusznie Piotr Gacyk ogłosił, że nie przedłużą umowy ze Stefanem Antigą, kiedy sezon trwa przed Pucharem Polski. Ja nie wiem, nie mam pojęcia. Zawsze każdy walczył o newsa, może nie każdy. Widzimy, że jest wyścig często, żeby ogłosić, kto gdzie idzie, jak najszybciej. Podbić stawkę. Nie wiem, czy tutaj na przykład ogłoszenie Andrzeja Anastasiego, że idzie do Warszawy, było jakimś podbijaniem stawki. Po prostu napisał, co słyszał, napisał może, co wie. I teraz tylko kwestia potwierdzenia tego. Niektóre kluby potwierdzają, Onico potwierdziło przed rokiem. Chyba potwierdził też Olsztyn swego czasu, nie, może nie przed rokiem, ale wcześniej potwierdzał odejście Andrei Gardiniego po sezonie. Tak. Ogłaszali w czasie sezonu jeszcze Roberto Santilliego, więc nie wiem, czy to dobra droga, czy nie. Może to jest jakieś normalne, bo dzięki temu Stefan Antiga wie, że może już szukać nowego klubu. Kluby wiedzą, że mogą kupować, zatrudnić Stefana Antigę. I może jest to jakieś przejrzyste i dobre, ale nie wiem, nie mnie oceniać, ja się na szczęście blogowaniem nie zajmuje. Jasne. Dobrze, w takim razie miałem obawę, że nam światło zgaszło, ale rzeczywiście ma być zaraz za chwilę rozgrzewka jeszcze. Wolej Wrocław i BKS-u Bielsko-Biała. Widziałem przy tym siatkarki właśnie BKS-u Bielsko-Biała, które się gdzieś tam w okolicy hali przechadzają i to rzeczywiście nie dają o sobie zapomnieć Liga Siatkarska Kobiet, ale to jakby temat nie na dzisiaj, także dzisiaj bardzo Ci dziękuję za udział w szóstym secie, za bardzo miłą rozmowę. Spoko, Polsat Sport zamyka halę, ja tu siedzę do końca. Ale myślę, że może jednak się powoli będziemy stąd. Tak, zimno się robi. Zimno się robi. Dobrze, że szalik dostałeś, to przynajmniej nie zmarzniesz. Nie wiem czy, ale tak. Może jeśli ktoś, nie wiem, może w komentarzach. Nie, to będzie teraz, będzie za chwilę, że. W komentarzach nie, ale może ktoś z Was zauważy, że to jest czyjś szalik, kogoś, kogo znacie, to dajcie znać. Typuję Maciek Jarosz, Łukasz Kadziewicz, Jurek Mielewski. Nie wiem, czy to jeszcze może być szalik. Szukam. Okay, uciekam szukać. Jeśli komuś się wydaje znajomy, to dajcie znać, na pewno oddamy. Tak wygląda. No, także definitywnie. Kończymy. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Polecam się. Wszystkiego dobrego. Wzajemnie. Cześć.